Siemano, z tej strony Best Margo i witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. Zaczynamy dzisiaj od Szczęta i poszukam również Herosów, bo na Infinity powinni stać z tego, co pokazują mi logi, które są ogólnodostępne dla graczy. Bijemy Szczęta, więc dzisiaj zaczynamy na Narwals. Na Narwals nas długo nie było, ale mam dla Was również niespodziankę na ten odcinek. Mianowicie, dzisiaj będą lagi nieco, bo właśnie uploaduję film. I poprzez przechodzenie przez mapki, jak przechodzę przez mapki, jak biję Elite 2, to lot mi się pokazuje z nieco z opóźnieniem, ale to może być dodatkowe takie, wiecie, takie budowanie emocji, nie? Że jednak już widać jakieś ramki czarne, ale co tam się pojawi? No zobaczymy, jak to będzie. Mam dla Was nieco małą, taką malutką niespodziankę. Pokażę Wam jaką, mianowicie poszedłem gdzieś Blackjackiem. A gdzie to jest? Czy to będzie wybite, czy nie będzie? No nie, to jest wybite. Ale tak, stoję na pająku i dzisiaj wrócimy sobie do grubej, czy tam wielkiej dupy. Będziemy ją bili oczywiście z myślą dropnięcia unikatowego kolca. Mam też inne postacie jakoś tam porozstawiane. Z tego co pamiętam, Juan jest nadal na duchu Władcy Klanów. No i jesteśmy na duchu Władcy Klanów. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze odbierzemy sobie nagrodę 23 grudnia. Choinkowe życzenia tutaj, czyli od administracji dostaliśmy życzonka, które brzmią, nawet unikać nie dropną, które brzmią dużo miłości i serdeczności z pozdrowieniami od administracji Gwiazdka 2016 rok. Słuchajcie, tak, ubijemy sobie może jakąś jeszcze litę dwójkę. Marokańczyka chyba też gdzieś rozstawiłem, z tego co pamiętam. Dobra, bierzemy sobie jeszcze PvP, tylko nie wiem, czy lagi pozwolą... Tak, pozwoliły mi go zaatakować i bierzemy PvP z wbombiony. Kimkolwiek on jest, zobaczymy, jak sobie z nim poradzimy. No mamy maga 113, to jest 114 tanc. Może być różnie, ale jest w ten sposób, w jaki teraz mogli się to zauważyć. Będę dzisiaj tak, magiem stał na grabku, breakjackiem, tylko że kurde, no ktoś pająka mi tam wybija. A więc breakjackiem na pająku, mam nadzieję, że uda mi się ubić go przynajmniej z dwa razy. Oraz będę koreańskim Rura Bomberem, czyli 144 tropem. Stał, zaraz zobaczycie gdzie. A jesteśmy na pogromcy. To jest akurat pogromca gryfów. Ja może pójdę na poskramiacza hydry, bo to też byłby spoko motyw, żeby właśnie bić poskramiacza hydr po łapki legendarne z krytyczną osłoną i zobaczymy, czy on tam jest. No jeszcze jakieś PvP mamy tutaj, bo ktoś mnie zaatakował na pogromcy gryfów. No i to PvP raczej przegramy, bo to jest jednak paladyn. No a tak tropicie na paladyna, to powiem wam, że średniawo sobie radzi. No chyba, że będziemy po prostu mieli, wiecie, jakiś... Że będziemy mieli jakiś, kurna, szał, ciał z dotykiem, jeśli chodzi o buty z gąsa. Ale to też na pewno będzie o wiele ciężej. Ale zobaczymy, no wszystko jest tak naprawdę możliwe. Ja sobie nie zostawiłem nawet many na leka, bo zapomniałem o tym kompletnie. No ale cóż. No do tych żaden mi nie siada niestety. Tutaj na leka też już nie mam pieniędzy, a chyba nawet nie mam leka na tych umkach. No to grubo wam powiem, nie? Dobra, teraz jeszcze, no szkoda, no ostatni ratunek by mi się przydał, no ale cóż. Ajajaj, było blisko, ale PvP fajne. PvP fajne, zacięta walka była, a teraz postaram się, żeby byli również na odcinku Herosi. Jest gruba dupa, więc pierwsze bicie grubej dupy, to jeszcze zamiast Herosa, najpierw kurna gruba dupa, podwójny strzał, teraz tak, teraz lodowe auto i szybko, prawie unika zdobyliśmy, może się uda w tym odcinku, trzymajcie kciuki. Dobra, słuchajcie, grabek i obiecuję, że już po grabku. Nawet, kurde, jak będę 4 godziny szukał Herosa, to już po grabku nie będzie niczego innego, aniżeli właśnie Heros. No i kurde, grabek nie daje nic ciekawego, to teraz już naprawdę spotykamy się na Herosie, postaram się coś znaleźć. No i tak jak powiedziałem, ja nigdy nie kłamię, kurde, mać, anuluj. I teraz tak, idziemy oczywiście na Kamilka, to jest przepiękny Heros, ma 30 level. Biłem go raz i może za drugim razem właśnie spadnie nam legenda, więc mamy jednego Herosa eventowego. Mamy jednego Herosa eventowego. Pierwszego na filmie, z tego co kojarzę. A i pozdrówki dla Konexa, bo to kazał mi pozdrowić siebie, więc Konex, pozdrówki dla ciebie. I Gibson, chciałbyś ci sprzedać buty na 200? No tak nie za bardzo bym chciał ci nogę z Hanka sprzedać. Przyjacielu, czekamy chyba już po prostu, bo tak, mamy 5 osób, no ale na Kamilka raczej tej grupy nie będzie w liczbie 10, no bo tu kurde raczej nic dobrego nie może spaść. Z tego co wiem, to mogą chyba spaść runy, więc to jest chyba najbardziej najciekawszy kąsek, który każdy chce zdobyć. Dobra, bijemy, mamy 6 osób,
I co z paniem z Kamilka? Pewnie unikaty 3. Dokładnie, co tu jest? Tu jest jakiś naszyjnik, więc raczej go nie będę brał. Tutaj jest w sumie spoko i tu jest 13 tysięcy złota na drobne wydatki. No to raczej tego nie chcę, bo pieniędzy trochę mam. Chyba to jest najlepsze, to 20% życia. Taka miksturka by mi się przydała. No, dawaj. Dobra, Midalia, pozdrówki dla ciebie i Gibsonus również. Pozdrówki dla ciebie, Unia, cholera jasna, nie mam tutaj postaci na dziewicą orlicę, no nie wierzę w to po prostu. Ale może kurde na chociaż królik wybić. O, no i witam tutaj, ojejku, rozważę, chciał mi wybić grabka. Dobrze, że tutaj stałem na straży. Dobrze, że stałem na straży i pozwoliłem uniknąć mu popełnienia tego złego czynu na mnie. Bijemy grabka na szybkiej i tajemniczy napój leczących. Bardzo, bardzo fajny przedmiot. Dobra, mamy grubą dupę, zobaczymy czy... mamy grubą dupę, no to dziwnie zabrzmiało. Zobaczymy czy dropnie z niej coś ciekawego. No ten unikat bym chciał otworzyć raz z rycerza i to będzie legenda, ja wam mówię, no. Ja w ogóle zapomniałem, kurde, o tym. Ja zapomniałem tutaj o szczęcie. Kurczę, to chyba mój jakiś znajomy, opatrzcie, dobrze. Zapomniałem o tym szczęście na Narwals, kurde, i go nie biłem, a tutaj trzeba go bić, bo tu zaraz legenda pewnie poleci. I tak, ze złodzieja, bo tak, Karmazyna i złego przewodnika mi wybili. Być może będzie złodziej na Infinity, więc zaraz poszukam i jak coś to za was wróci. No i witam was na kolejnym Herosie, jest dzień przed Wigilią, 23 grudnia i mamy złodzieja, czy on da mi, znowu patrzcie, to samo miejsce, które było wczoraj, we wczorajszym odcinku i tutaj też z tego miejsca była zrobiona miniaturka, więc może teraz trzymajcie kciuki, ja to robię bardzo mocno, biję złodzieja. No i zobaczymy, kurna, ciary mam na łapach, a więc to będzie raczej jakiś dobry drop. Tak, dobra, jest gruba dupa, to chyba trzeci widzi w tym odcinku, jeśli dobrze liczę. No więc... 3 za trzecim razem da nam już w końcu ten unikat upragniony, niestety nie okno. Okno, Boże. Okno. Oko olbrzymiego pająka. No i jesteśmy na grabku. Najpierw bijemy tutaj, najpierw tutaj, teraz prawo, lewo, teraz auto. I to był kot na zwykłe rączki, więc nie używajcie go, bo nie ma sensu drobić zwykłych przedmiotów, tylko legendarne są lepsze chyba. Chociaż no w sumie... jakby się nad tym głębiej zastanowić, no to czekajcie, bo tu muszę porównać jeden przedmiot. Kurna, czekajcie, no. No niby legenda ma więcej pancerza, ale to jednak chyba tak zostaniemy. A to można w sumie już zniszczyć, bo to nam się nie przyda. Okej, więc legendę zniszczyłem i wydaje mi się, że ten zwykły jest lepszy tak naprawdę. Nie, Góral z Komycka, jak to fajnie brzmi. O, dobra, 144, dobra, lecę, kurna, sabatowe góry. Uruchamiam mojego kurna wesołego marakończyka i lecimy elegancko na czarującą Atalię. No i mamy czarującą Atalię, tylko gdzie ona kurna jest? Aha, tutaj trzeba... Aha, dobra. Karwaty! Dobra, żeby jak tam dojść. To zaraz tam od razu zbierzemy grupę i jak będzie już dużo osób do bicia, to do was wrócę i dropniemy... Aha, dobra, źle poszedłem. I dropniemy legendę. Albo na przykład dwie, albo cztery. A jeszcze tak, pozdrówki dla... Tidexa Shadow Dancera, dla Konexa chyba, że już dostał, no ale jeśli nie dostał, to i tak pozdrówki. I dla Nazaret z Jezusa. Nazaret z Jezusa, z którym po Atalii będziemy mieli TVP, więc zobaczymy, czy wygra tancerz mój, czy tropiciel Nazaretu z Jezusa. No i przyszła ostatnia osoba, więc mamy jeszcze 9, ale już za chwilkę mamy 10 osób. No i bijemy, oki, dobra, jestem gotów, bijemy Atalię i z niej, czy będzie prezent na gwiazdkę w końcu? No nie będzie tego prezentu. 5 unikatów i 1 heroik. No więc prezentu niestety nie ma, ale patrzcie, jest kurde kości w kopalni Margorii. Ja tam lecę. Szybko tutaj akceptuję. Kurna, wchodzę na grę Squeaka i lecimy na kostka. Ej, no jak nie było herosów, to nie było, a teraz jak się zaczęły pojawiać, to nawet nie mam czasu, żeby E2 bić, nie? Normalnie powiem wam, że kurna jest grubo. Dobra, mamy grupę, to jest najważniejsze. Mamy grupę i już jest 5 osób, patrzcie, dopiero... No tylko się przelogowałem na drugą postać, tak?
z Marokańczyka nagrodę Nesquika, włączyłem nagrywanie, no jak widzieliście, kurna, i już jest 6 osób. Czajcie, to już jest 7 osób. No masakra, nie? No, ale mam nadzieję, że z kostka przynajmniej dropnie coś dobrego. No legendy nie było bardzo dawno na filmie, a ja bym chciał mieć jakąś na filmie z okazji naciągnięta kugletta. Hej, nagrywasz? A tak, no grywam. Już jest 8 osób. A legenda na filmie jako taki prezent na gwiazdkę, to ja bym coś takiego chciał, nie? I pozderki od Leszka, no i tak elegancko. Dobra, bijemy? Aha, dobra, to nie kostek był. To taki troll chyba, XD. Mamy 9 osób, bijemy kostka i co z niego dropnie? 3 unikaty i nic nadzwyczajnego innego. Słuchajcie, ja relogam szybko na wesołego Marokańczyka i zasuwam do kryształowej groty P4, bo tam jest eventowy heros. Nie wiem, czy zdążę tam dojść. Wydaje mi się, że raczej nie, no bo to już będzie naprawdę ciężka sytuacja, żeby tam dojść, kurna, przed innymi osobami, jak to będzie już milion osób szło na tego herosa, no ale spróbuję, no. Ja robię cięcie i do was wracam i powiem wam, czy zdążyłem, czy nie. No heros jest wybity niestety, już zaatakowali, kurde, jaki żal. No ale mamy grubą dupę, mamy tutaj kolejne bicie pająka, no trochę, kurde, jestem niezadowolony, że tego eventowego nie udało mi się ubić. Kamilka mamy, nie, więc no przynajmniej jeden, ale to tam ja jego do herosów eventowych nie zaliczam, bo to jest taki tam heros, wiecie, na zapchanie dziury, że tak powiem. No ale dobra. Bijemy jeszcze grabka oczywiście. Bijemy grabka. Odcinka jest pewnie około 11 minut, coś takiego. No w sumie nawet nie wiem. Rękawice martwego mnicha, więc zwykły przedmiot, no tutaj nie zachwyca akurat jakoś mega ten drop. No ale cóż. Dobra, słuchajcie. Jest prawdopodobieństwo, że ubijemy 55 tego herosa. Eventowego tego Lokhara, czy jak on nam się nazywa? Tak, Lokhar, bo jest na Infinity. Tak, idę. Ktoś właśnie zawołał, mi się nie wyświetliło powiadomienie na Infinity, że ktoś zawołał na herosa, próbowałem go szukać, ale ktoś mi napisał, że no jednak on już stoi czy coś tam i oni już długo, opatrzcie, jestem tutaj, kurwa. Ty, może naprawdę będziemy go bili, nie? To będzie pierwsze moje bicie takiego herosa eventowego na evencie tegorocznym. Dobra, mamy grupę, to jest najważniejsze. Mamy grupę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 osób jest, bijemy. Pierwsze moje bicie herosa eventowego podczas gwiazdki 2016 i 5 unikatów. No nie wierzę. Ty, no nie wierzę. Dobra, pierdziele, biorę wszystko. Żeby mieć pamiątkę przynajmniej jakoś, bo kurna coś widzę, że z eventowymi herosami na moim kanale w tym roku jest problem, nie? Zobaczymy, czy dostaniemy. No, nic nie dostałem, no to nawet pamiątki nie mam, nie. Ten odcinek teraz nabrał takiego tempa, że ja już po prostu nie mogę, kurna, aż sobie z tym poradzić, nie? Jak nie było herosów, to nie było, a teraz normalnie ja loguję się na jedną postać, biję herosa, podczas bicia wyskakuje informacja, że już wołałem na następnego na innym świecie, kurna, i tylko się reloga na postaci i latam na herosów. Masakra. Teraz jesteśmy na Unii. Jesteśmy na Unii i mamy tutaj złodzieja. Już jest tutaj 2, 4, 5 osób. Ze mną jest 6 osób. Mam nadzieję, że dostanę grupę i zaraz powinniśmy go bić. I grupę dostałem, dobra. Grupę dostałem, więc czekamy na resztę osób. Jeszcze 5 musi przyjść, albo jedna chyba nie dostała grupy. I bijemy go. Z myślą o dropnięciu legendy. Może w końcu nam spadnie. Dobra, bijemy złodzieja i... Kurde... No, powiem wam, że jeśli chodzi o prezent na gwiazdkę, no to raczej złodziej mi w nim nie pomoże. Ale Pierek dropnął, nie? Mamy Pierek, kurde, no to obym ja go dostał. Jest, dostałem Pierek. Jest, mam Pierek. To sobie od razu zamieniam, żeby mieć CBK. O, nie, no ładnie wygląda, powiem wam. Gryzę ziom mi tutaj Gniot napisał, dzięki Gniot. Nie, jednak trochę szczęścia tam mam w łapaniu legend. Dobra, słuchajcie, ubijemy sobie graba teraz, graba świątynna, więc bijemy graba i słuchajcie, weźmiemy sobie później PvP, bo to jakiś NSR czy SNR, NSR stoi, więc weźmiemy sobie PvP i na dzisiaj odcinek skończymy. Było tak, byli herosi eventowi, no bo był jednak ten Kamilek. Był Kamilek, więc to jest heros eventowy. Był później ten 55, więc już dwóch herosów eventowych mieliśmy. No tak naprawdę, tak jak mówię, no Kamilek według mnie nie zalicza się do herosów eventowych. No ale, no niech będzie, no herosi eventowi. Herosi zwykli również byli. Dropy były, no takie w sumie średniawe.
No i PvP również było. No a Talka nam w sumie sypnęła te 5 unikatów i jeden heroik, no niby to 6 dropów. No wiadomo, że tam nie było jakiegoś, to nie był Shao Pao. No ale jednak. Ty, no jakie on ma ten EQ, no masakrę. Do 50% go zjechałem tylko i dalej nie dałem rady. Ciekawe, jakie ma EQ. Tancę z magiem wygra, no to ciekawe. To czekajcie, zobaczę, czy jeszcze mamy grubą dupę, czy ona jest respawna, czy nie. Jeśli jest respawna, to bijemy, jak nie, to ja sobie na nią poczekam i grubą dupą skończymy ten odcinek, bo no może w końcu spadnie ten kolec unikatowy elegancki. Zaraz zobaczymy. No i mamy pająka, gruba dupa na zakończenie odcinka, no chyba lepszego zakończenia odcinka nie mogliście sobie wymarzyć. Więc tak, jutro, albo nie, to powiem wam w odcinku z Expa, który chyba, albo powiedziałem, bo jeszcze nie wiem, czy ten odcinek wleci jako pierwszy, czy jako pierwszy, to właściwie drugi dzisiaj wleci odcinek z Expa, może nieważne. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego odcinka, czy to z Margonem, do z innej eleganckiej gry na moim kanale. Cześć! I'll never forget this day.